Hejka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku coś, co wy uwielbiacie, czyli to, jak my, ja i Werka, Ferka, się męczymy. Wera, i wybiła znowu ta pora, żebyśmy zagrały sobie w challenge z fasolkami, czyli jak giniemy, jemy fasolkę wszystkich smaków. Tak, bardzo się cieszę. Kupiłam 2 opakowania tych śmierdzących, niedobrych fasolek. Ja już nauczona, doświadczenie, mam papier toaletowy, mam coś do zapicia. Miska jest, woda na ziemi jest, młotek z poprzedniego odcinka też jest. Właśnie, jeżeli jeszcze nie widzieliście odcinka u Wery, to koniecznie wbijajcie, bo już jest. Też wam gdzieś tutaj może podepnę, bo tam co się działo to w ogóle, patrzcie. Tak jak ten koleś ma teraz wygiętą twarz, to ja miałam taką wygiętą głowę cały odcinek, nie? Co tam się w ogóle działo? No i nie miałaś nóg. I tułowia. Tak. Dziodut. Ale no i jak chcecie się dowiedzieć, tak, dlaczego ja ten młotek mam przy biurku, no to też musicie wpaść do mnie na odcinek, bo tam właśnie wyjaśniłam, dlaczego młotek leży przy biurku do tłuczenia kotletu. Właśnie. Dobra, to wchodzimy, nie? Dobra, wchodzimy. Normal? Normal. Kierownik jest zły, że nie ma żadnych nowych klientów w swoim supermarkecie. O Jezus Maria. Ej, on wygląda jak Gru z Minionków. O Boże. Oglądałaś Minionki? Tak, on wygląda jak Gru z Minionków po zjedzeniu całej paczki tych fasolek chyba. No nie, zamknęli nas. Wszyscy klienci zostają tu na zawsze. A to jest sklep, tak? Tak. No to przynajmniej nie umrzemy z głodu. No nie umrzemy, mamy fasolki dziś, Vera. No mamy fasolki, ale czy ja chcę je zjeść? Nie, patrz, chcę do domu. Jestem taka znudzona. Kierownik jest szalony i jestem głodny. Masz, poczęstuj się fasolką, masz, zjedz sobie, nie? Ja się teraz tak zastanawiam, po co ja myłam zęby? Jak zaraz będę, pewnie trafię na pierwszą, nie wiem, jakieś zgniłe jajo, nie? Czekaj, tutaj, szybko, wyjdźmy z szalonego supermarketu. My już jakiś raz przechodziliśmy supermarket. Tak, było bardzo podobne. Po co myłaś zęby? Ja też się dziwię, przecież mogłaś wylosować dom, fasolka. Chyba, żeby tylko kamienia na zębach nie mieć, wiesz? To tylko dlatego chyba umyłam zęby. Ej, te automaty trochę jak Among Usy wyglądają. Ej, ty faktycznie, no bez kitu. Ej, patrz, tu ketchup się wylał. Ej, no co to zamarnowane? Co ty? Ja myślałam, że da radę na niego wskoczyć, a ja... Wbiłam się w niego. Ej, ty dobrze, że nas nie zabiło, nie? Bo byśmy już losowały. Pudełko bazuka. Użyj bazuki, aby wysadzić graczy. O! Nie, bo jak ty wyużyjesz, to ja będę musiała żreć. Nie, no dobra. I patrz, paluszki rybne. A no, rzeczywiście. Ej, dobra, czekaj, tu jest ketchup, musztard... No Vera! Nie mogłam się powstrzymać. To ty, no nie! No jeszcze raz mi... No nie! Nie, to się nie liczy! Jesz dwie fasolki, jesz dwie fasolki. No nie wierzę! Jak impostor, a ty na biedne automaty, że impostory, ty patrz! I odwrócić się do takiej plecami i zaufać. Wiesz co, zejdź tu z drogi, to jak ktokolwiek tu wejdzie, to ja też w niego tutaj. Dobra. Z rakietnicy. Dobra, to ty czekaj, a ja w tym czasie losuję. Ej! Co jest? Zabrało mi! To tylko na 3 razy było? A! Widzisz karma. Ej. Jak to? Ty, nie gadaj. Mam dwie najgorsze. Ty bez kitu, mam dwie najgorsze. Bo jedna to są te gluty z nosa, albo gruszka, a gruszka i tak jest beznadziejna. Albo ta wątróbka, albo cappuccino, więc dwie najgorsze. Dobra, trzymam za ciebie kciuki, żebyś miała dobrą, ale może dwie naraz zjedz. Dobra, to najpierw ta albo gruszka, albo gluty z nosa, dobra. O! Dobra? Nie wiem, słone, więc chyba to nie jest gruszka. Ale ta gruszka nie była dobra. W sumie skąd sól w gruszce? O, fuj, jest niedobra, gorzej jest teraz. Wyplułam. Nie! To teraz mi tak przykro jest, bo ja chciałam sobie tutaj zażartować, ale zrobiłam się tylko krzywdę.
Wiesz co? Ta wątróbka. Ja w ogóle Monstera sobie kupiłam do popijania, bo jest słodki mega. Ta wątróbka smakuje kupa, autentycznie. Wiesz co, jak cię słucham, to mi tak przykro teraz jest. O, 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 on się obudził, on się obudził, on się obudził, goni, goni, jak ja mam uciec? Ja nie ucieknę. A najlepsze jest to, że u mnie się jeszcze nie obudził i tylko widzę, jak uciekasz, tak śmiesznie. Dobra, chyba się udało, chyba nie wejdzie tu, nie, po schodach. Oj, ej, on się rozwalił, ale on ma przerażające oczy, nie? Ale śmieszny strój ma w ogóle. Ej, a dwa są takie same, co jest? Może z tej samej wioski są? Wyprzedaż mamy, co oferujesz? Oj nie! A ta drabina wygląda jak parówki, ty się przyjrzałaś? Zobacz, ona wygląda jakby była z parówek. Parówkowa drabina. Jezu, ale mi wali tą wątróbą. Klaudia, już niedługo tłusty czwartek jest! Patrz, o nie, zginęłaś. Nie wierzę! I co to jest? Bo ją wylosowałam. Co to jest? To będzie... opiekany marshmallow? Chyba pomyje to są, tak? Czyli brudne naczynia, czy coś takiego? Serio? Nie wiem, tak mi się wydaje. Pieczona pianka lub cuchnąca pluskwa. Yes. A, pluskwa, no to chyba gorzej. Dobra. Pianka. O Jezu, jakie słodkie! Pączki, pączki, do rączki. Cieplutkie pączki, pączki, pączki. O, dzień dobry pani, ja bym chciała kupić pączki. Jakie? Pączki ekipy. Z dziurką czy bez dziurki? No z dziurką, jak ekipa ma. Pączki ekipy. O, dobrze, 100 zł poproszę. O. No mogę ci na kartkę ewentualnie zapisać, wiesz. To poproszę na kartkę. Dobrze. Oddam nigdy. Do zobaczenia nigdy. Ej, to w ogóle to mleko wygląda jak gazolin z mojego sklepu. Jak ja mam przeskoczyć na tą frytkę niby? Przecież to jest niemożliwe. No dobra, spróbuję. Nie, bo ty na te frytki nie można skakać! O nie, Klaudia, muszę losować fasolkę. Jedz, 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 jedz. Wszyscy teraz w komentarzach piszecie jedz, 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 jedz. Mam zieloną, tak jak ty, czyli glut albo, gruszka. Gruszka, no. I co? Nie wiem. Jak niedobra, to 5 sekund. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Możesz karać. Nie no, glut nie był najgorszy, ale i tak, o, piękny świat, przemierzam pomaleńku! Nagle stop! Nagle stop! Jakiś mur! Walnęłam sobie w ścianę! Ej, patrz, tutaj jest ta straszna taka małpa. Ej, no faktycznie. A hipopotam jak bakłaszan wygląda. Tak, hipopotam, zobacz na Charizarda, co mu się stało, biedny Charizard. A to Charizard, ojoj, oj. Ej, w ogóle nie chcę nic... Co? Dara, chodź na podejść tutaj do tych małp. No co ty znowu i weź tak trochę od góry, zobacz, im coś wystaje takiego brązowego, to widzisz? Od góry? Aha, no ale to ogon jest! O czym ty myślisz? To wygląda jak kupa. Ja wszędzie ci znajdę kupę przecież. Nie wierzę! Nie wierzę w ciebie, naprawdę ty! I co ja dzisiaj robię? Nie myśl o kupie, Klaudia! Nie myśl o kupie, bo widzisz, że padasz! Czekaj. Co to może być? Broskew. Brzoskwinia? Brzoskwinia albo ziki? Tak. Zikaciu, dobra. Ziki! Kwaśna. Brzoskwinia tak nie smakuje chyba. Oj, oj, oj. Ooo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 o
rozbiją. Co to jest? Czemu tutaj rozbijają się te banany? Patrz, banany! Nie chcę dostać bananem. O, oni mają tutaj bibliotekę w sklepie? To jest Empik. Empiczek! Ja pracowałam w Empiku. To prowadź. Jak się tak znasz, to prowadź gdzie? A co lubisz czytać? Obyczajowe, kryminał, fantastykę. Fantastyka. Fantastykę. Ej, patrz! No to jest w drugim Harry kącie. Potter, Vera, tu jest Harry Potter, patrz! Przejście! Ale jaja! Ale odkryłaś tutaj. No ja nieźle to daję, nie? Budowa! Budowa! Co jest?
Czemu? Ja na to skoczyłam przecież i co, nie można tu skoczyć? Nie, tu górą trzeba przejść. Nie! Mogę mieć granat albo zużyte bandaże. Matko, zużyte bandaże są tragiczne. Granat. No ten granat jest przepyszny. Co tu mamy? Nie, tu nic. O, burgerki i frytki. Dobra, Burger King. KFC. Ej! Nie, nie, nie! Co jest? Odzyskałam! Nie, 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 oddaj! Daj rano. Nie, dobra, nie, nie, będę, nie będę. Ale na chwilę to mi zniknęło, nie? O, 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 wózek widłowy. Ty, a jakbym wlazła w te lasery, to myślisz, że mnie rozsypie? Nie wiem, gdzie? No spróbuj. Dobra, ryzykuj. Nie wierzę, no! Dawaj, nagram odcinek, będzie fajnie mówili. Ej, no odzyskałam swoją rakietnicę, to muszę się trochę cieszyć, nie? Ale mnie na minę, dosłownie. Władam, no chciałaś i tak sprawdzić te lasery, więc... No nie, cappuccino wątróbka. To teraz będzie kapitan. Lag mózgu, lag mózgu. Cappuccino. Nie, będzie kapitan Żygaciu. O Jezu, nie, nie. Nie. 5, 4, 3. Za szybko, za szybko. 1-1. No nie, no Klaudia, przepraszam, jestem potworem. O Jezus Maria, no ta wątróbka to jest najgorsza! To jest koniec! Koniec! Jak Fris mówisz, to jest koniec! Gasolin! Tutaj jest, tylko w beczce. Uuu. O, to wysadzamy się! No nie wierzę, ja cię więcej nie chcę na nagrywanie fasolek. Vera! Zszukam. Musiałam! Jak jest gasolin, to muszą być wybuchy! Gasolin! Wybuchy to ja będę miała w kiblu, bo to mam odcinku, coś czuję, nie? Dobra, losowam to! Zużyte bandaże albo granat. I co masz? Zużyte bandaże? Jezu, to jest tragedia! Ale jestem głupia. Chciałam cię tak striggerować i tak robiłam tak. Udawałam, że wymiotuję i mnie wzięło na rękę. I mam was zamiotowała na klawiaturę. O, co ty gadasz do mnie? Ja tu umieram, a ty jakie rzeczy mi opowiadasz. Ja w ogóle wylosowałam w międzyczasie, jak to męczyłaś się, i to jest jagoda albo pasta do zębów. Nie, no pasta do zębów. 5, 4, 3, 2, 1. Nie, właśnie pasta do zębów jest lajtowa. Naprawdę jest lajtowa. Ale przynajmniej mi się ten smak wątróbki wziął i wymył tą pastą. A, i przez dział mięsny musimy iść. Unikamy szynki. Ja tego mięsa... Tak, tak. Uuu, gryź skrzynkę. Z tej szynki. Niom, niom, niom. Niom, 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 niom. Niam, 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 tylko skacz! To jest sprawa, nie wierzę. No tak, no nie powinno jej tutaj być, ale ona jest na takim, nie wiem, amelinium, to może rzeczywiście tutaj... Tego nie pomalujesz. Nie! Dum, 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 nie wierzę. Mam coś pomarańczowego z plamami. No to albo będzie brzoskwinia, albo żygaczu, albo martwa ryba, albo szejk truskawkowo-bananowy. A, no tak, bo to z plamami też jest, no tak. Dobra. Szejk truskawkowo-bananowy jest dobry ogólnie. No to mam szejk chyba. Albo nie, brzoskwinia. Parking, jesteśmy na parkingu teraz. Nie. Tu wyścig będzie chyba ten, przyspieszonko, patrz. O, nie wierzę. O. Wow! Ale nie! Ale bym się wbiła z samochód, tak blisko było, nie? Nie! Ojoj, ja widziałam tylko, jak się nade mną rozsypałaś. No rozpędziłam się niestety. No to losujemy. O, mam niebieską. Czyli pasta do zębów albo jagoda. Pasta do zębów. Pasta. No dobra jest.
No miętowo. Dobra, jestem. O, ale bek. Ej, oni go aresztowali! Ręce do góry. Ja już chciałam więcej klientów. Dobra, strzelam w niego. Bom! Zatrzymaj się, ręce do góry. Ej, rakietka mi zniknęła, halo. Czemu nie mam rakiety? Wykorzystałeś wszystkie swoje strzały na mnie. No dobra, no to byłoby wszystko, co miałyśmy dzisiaj w odcinku Wera jak odczucia po kolejnej fasulkowej mapie. Nie było tak źle. Myślałam, że będzie gorzej. Ja trafiłam ile? Dwa niedobre... No dobra, jeżeli liczyć pasty do zębów, no to trzy niedobre smaki trafiłam, więc nie było najgorzej. Chyba trzy. Ile ja źle trafiłam? Widzowie, napiszcie w komentarzu, ile ja trafiłam złych smaków, ile Werka trafiła złych smaków. Komentarz podepniemy na samą górę. Dziękuję Ci, Wero, że się poświęciłaś. Dzięki wielkie. I nagrywałaś ze mną. Dobrze, że doszły na czas te fasolki. Bo myślałam, no dobrze. A dzisiaj je odebrałam akurat. Jeżeli Wy oczywiście, widzowie, chcecie, żeby było więcej takich odcinków, zostawiajcie bardzo dużo łapek w górę. I subskrybujcie ten kanał i subskrybujcie też kanał oczywiście Werki Aferki. Na niego oczywiście też wbijajcie, żeby dowiedzieć się o co chodzi z tym tłuszczkiem do mięsa. Tak? Tak. My już nic nie zdradzamy, żegnamy się z Wami, widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa! Pa, pa.